Morgan z tej strony Bart. Dzisiaj znowu wrócimy sobie do tematu lei mołdawskiej. Ostatnio dosyć fascynował mnie ten temat, ale te już banknoty czy znacie. A dojdzie do tego jeden, którego nie znacie. Zapraszam do oglądania. No więc zacznijmy. Jeden lej. Oczywiście nie będę wszystkiego omawiał, tylko powiem tak jakby skrótowo, bo to już widzieliście, możecie sobie oglądać. Tutaj wam powiem, pokażę tylko w ładnej jakości, tak trochę przypomnę. Jeden lej, Stefan III Wielki. O Stefanie III Wielkim powiem pod koniec, na 20. Kurde, już trochę zrobiłem, no ale nic. Teraz to jest 2013 seria. Wtedy miał bardzo mało zabezpieczeń. Tak naprawdę zabezpieczeniami był znak wodny. Kreska, która była, no straszna to była kreska, nie wiem, po prostu linia bez niczego, jak na ostatnim birmańskim. Tutaj mam jakieś chyba dość UV światła i to niby czytałem na stronie banku. O, tutaj mamy takie coś, tutaj mamy takie coś, to się ma łączyć, ale nie wiem, to jest trochę słabe zabezpieczenie. Wszystko powiem pod koniec. No i tak to wygląda. To jest taki, to jest dość dziwne, bo patrzcie, jest tutaj, mamy takie tutaj wzotki od góry i od dołu. O, tutaj możecie je zobaczyć. Na 5 mamy takie same. I na 10 mamy takie same. Na 20 będą inne. Od 50 i jeszcze do 100. Po 100 będą znowu inne do 1000. Po drugiej stronie mamy, mamy klasztor Capriana. Ładnie to nawet wygląda, ale najbardziej, najładniej to wygląda z przybliżenia. Patrz, tu jest takie zabudowanie, jakąś może wioskę, jakieś tutaj jakieś grządki, ale powiększone to tak, no, nic nie widać. Ja zawsze myślałam, że to jest jakaś po prostu wioska, jakieś miasto, a nigdy nie wiedziałam, co to dokładnie jest. Ale ładnie się ten banknot prezentuje. I naprawdę to jest jeden z najładniejszych, o czym wam już mówiłem w odcinku z najładniejszych banknotów. Znaczy mówiłem, znaczy myślałam, że trafię na ten odcinek, to znaczy, że jest ładny. Nie ma dwójki jak w tych krajach, mam na myśli o Ukrainie. Jest to piątka, chyba wpływy rumuńskie, dobrze, może i nie, bo teraz u mnie ma jedynkę, piątkę, dziesiątkę, dwudziestkę, pięćdziesiątkę, stówkę i chyba do 200 albo do 500. A co tutaj mamy? Tutaj mamy mamy Stefana III Wielkiego już. Mamy bardzo obleśna ta piątka. O, tutaj. Tutaj, jak widzicie, ona jest bardzo obleśna, brzydka i tak dalej. Co mamy jeszcze? Po drugiej stronie mamy klasztor świętego Dmitra w Orgiejowie. Bardzo ładnie uchwycone to zimą. Naprawdę fajnie to zrobili. W ogóle ładny taki rysunek, rzadko mamy takie zimowo i tak dalej. Jeżeli zobaczycie, że znaczy normalnie mamy często rzuty, nie wiem, na rumuński by to wycięli, dali po prostu sam klasztor bez drzew. Na polski mogłoby go nie być, bo na polskim nie ma takich zabytków. A tutaj jest tak fajnie, bo jest zimę i to nigdy tak nie było. Nie ma takich jakby pobocznych rzeczy na banknotach. Jeżeli będziecie widzieć na Dnieście, to zobaczycie, że auta też mogą być na banknotach. Są podobne z Białorusią, ale mam tutaj przy sobie na Dnieście. No i tak to ładnie wygląda. Cincilei, piękna nazwa po prostu. Dobrze, przejdźmy sobie może do 10. No 10 jest taka słaba, no bo już trochę tylko oddalę. O, może nie tyle. Jedynka jest jakby nowa, bo to jest pierwszy bank, gdy dostanę ci jedynkę, no to wow, ładny. Piątka, chociaż to jest mój najbrzydszy i najstarszy bank, no to jako tako daję radę, bo mam jeszcze jakieś takie rzeczy ładne. A no ale tutaj no błagam, pomarańczowy kolor. No ile jest kolorów? Dużo, nie wiem, fioletowy, niebieski. Chociaż fioletowy pewnie jest, jakiś magnet piątka to jest 5, no więc trochę słabo. Ale jest no dużo kolorów, oni musieli wziąć takie pomarańczowe, czy dać takie puste tło. I to jest strasznie jak wygląda. Ale jako tako ten magnet to jeszcze daje rady, chociaż w sumie to jest jeden z najmniejszych pod względem ładnych magnetów w mojej kolekcji. No i mamy znowu Stefana III Wielkiego, jak już pewnie się domyślacie, już mówiłem, on jest no od jedynki do 1000.
po drugiej stronie mamy mamy cerkiew Hirdżałca. Ładnie to też wygląda. Zecelej. Jak już mówiłem w tamtym odcinku, w tamtym o Malejach Mołdawskich, czyli w sumie już by się to skończył, jakbym wtedy nagrywał, to język mołdawski dla mnie jest trochę trudny. No i no w sumie może coś w tym jest. I mój nowy nabytek, rok 2015, 20 lejów mołdawskich. Bardzo ładny bank. Na razie z tych, co mam, to jest jeden z ładniejszych, chociaż tak trzyma się razem z jedynką. Mamy tu ładne wzory, wiecie co jest jeszcze ładniejsze, bo wycięli jakby miejsce tą koronę. Bardzo ładnie to wygląda. Mówiłem, raczej, tu jest taki właśnie recto verso. Tutaj ta 20 na pol ma znak wodny, ponieważ kiedy mamy ją tutaj, o, a kiedy przewrócimy na drugą stronę, to mamy również zarysy. No i wtedy ona nam się łączy. Czyli to jest tak dziwnie, bo tutaj mamy też takie jakby od razu, jakby nie było, tylko były takie dziwne te kształty, to by od razu było lepiej. No ale nic, przynajmniej coś zrobili. Ale wiecie, to jest jeszcze najlepsze pod zabezpieczeniami, bo w końcu zrobili nitkę, która nie jest pusta, tylko ma skrót od Mołdawskiego Banku Narodowego. Co mamy tu jeszcze? Bo miałam zacząć omawiać. Mamy jakiś chyba powrót do PRL-u i takiego starego, ciężkiego, ponieważ tu pisze fałszowanie banknotów jest karane zgodnie z prawem. No fajnie, fajnie, moja ulubiona notka, można powiedzieć, z marek polskich, ale pięknie to jest zrobione. Nie wiem, czego to dali, czego nie dali jakichś takich dziwnych, że nie wiem, jak to te funkcjonujące na terenie Mołdawii, czy emitowane przez Mołdawski Bank Narodowy są prawnym środkiem płatniczym w Mołdawii. Byłoby lepiej. Ale wtedy nie przedstawiłam wam wielu rzeczy, na przykład nie przedstawiłam, co to jest to koło tutaj. O, tu. Ano. Jest to V, jak symbol zwycięstwa, no takie dziwne to V. I te napisy tutaj, to jest jakby napis. Na stopach, na ustach niebo. No. No trochę dziwnie, no ale ciekawie. Również ciekawy jest numer seryjny, taki trochę mały. No dobrze, przejdźmy, albo jeszcze wam pokażę, to jest takie fajne zabezpieczenie nowoczesne. Kiedy tak mam, nic nie widać, ale tutaj widzicie już zarys 20. O, pięknie, widać już tą 20, a tutaj jest nowa, piękna nitka zabezpieczająca. Może uda mi się chwycić, jak wyglądała stara nitka. O, jest stara niteczka. Znak wodny się nie zmienił. Stefan III Wielki. No po prostu Stefan III Wielki, jak tu. Ale bardzo ładne są te wzory i tak jak ten inny. Tutaj mamy godło na Mołdawii. Bardzo podobny do rumuńskiego. Żeby odróżnić się, Mołdawianie na swoim umieścili jeszcze takiego byka, który był symbolem Mołdawii przez wiele, wiele lat. A tutaj mamy twierdzę w Soroka, jak naprawdę jeden z najważniejszych zabytków chyba Mołdawii. Twierdza w Sorokach. Chyba większość osób, co jeździ do Mołdawii, właśnie nam przyjeżdża. Soroki jako to miasto również są znane ze swojej cygańskiej dzielnicy. Która tam jest pełno willi, które wyglądają jak jakieś teatry, czy jakieś tam inne rzeczy. No i ładnie to się prezentuje, tylko no, niestety to jest takie bardzo małe. Naprawdę, czego te rysunki w ogóle muszą być takie małe? Jakby powiększyć je, jakby sam bankrat był duży, bo te bankraty są malutkie. Mniejszy nawet od 20 zł. Chociaż to 20 zł jest bardzo małym bankratem. No jakby to powiększyć trochę, to by było ładniej. Dodatkowo tutaj mamy, myślałam na początku, że to jest jakiś taki zmodyfikowany pomnik Stefana III Wielkiego w Kiszyniowie. A nie, to jest kolumna Trajana. Dodatkowo niby te dwie, jakby dwa te słupki, można powiedzieć, plus to V tam ma się łączyć się jak w M jak Mołdawia, ale to trochę takie dziwne. O, tu widzicie, jak działa recto verso. Trochę macie zarys tej 20 zrobionej nieładnie. I tak to nam się pięknie
prezentuje. Z ciekawszych informacji, Mołdawia ma wprowadzać banknoty polimerowe, więc będzie bardzo fajnie, trzeba kiedyś je nabyć, ale nie wiem, kiedy to będzie. Z innych informacji, te trzy banknoty, które teraz Wam pokazuję, już nie są w obiegu, dali monety. Też, szczerze mówiąc, można jeszcze za coś kupić. Z innych informacji, te leje są bardzo tanie, ponieważ mieli trochę inflacji, ale na Allegro naprawdę się nie opłaca kupować, bo są bardzo drogie. Chociaż może to za Stany, nie wiem, może ta paczka w sumie przyszła do mnie z Ukrainy. Na dowód tego pokażę Wam znaczki pocztowe. No i trochę ciekawie. Ale mam nadzieję, że przejdę, filmik Wam się podoba. Jeszcze pokażę Wam ciekawą rzecz. Patrzcie, jak ten banknot mi się zgina. Nie, teraz tego nie widać. O, nie wiem, o co chodzi. Razem z tymi banknotami zamówiłem ruble naddniestrzańskie, które również mają podobnie. I to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli Wam się mój filmik podobał, bardzo proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję, cześć. Dar sticla largă la gură, lai rai ra la la. Și dacă îl chem la masă, voia bună nu-l lasă, lai rai ra la la. O porniță fac o șură, dar sticla largă la gură, lai rai ra la la.